Witajcie. Dzisiaj wam trochę opowiem, jaki jest dalszy plan tej odbudowy. Dzisiaj jest niedziela, jutro idę do pracy, także wszystko się spowolni. Będzie mniej filmów lub rzadziej będą dodawane. Ale dobra, zacznijmy od tego, że tutaj jest ta głowica, jak widać, w dobrym stanie z 328 czy tam M52TU. I mogę wam pokazać taką różnicę. Także to jest głowica M52TU 328 i spójrzcie na ten tutaj jakby balkonik pod śrubę, która trzyma pokrywę zaworów. A tu jest M54, tu już jest taka nóżka, która idzie do końca, także to jest ta różnica. Niby są takie same, ale jednak jest różnica. Tutaj wymontowuję wałki i sprawdzam je, które są w naprawdę dobrym stanie. I mamy tutaj popychacze, to jest jedno łoże. Tutaj są popychacze już nowego typu, czyli tak jak mówiłem, 2004 rok. Tam jest ten wałek. Tu jest tłok, to jest najgorzej wyglądający tłok z tej całej szóstki. Tu jest taki lekko, można powiedzieć, przytarty, reszta jest ok, jest w lepszym stanie. Tutaj na razie się moczą w benzynie. Ten tu też ma niby zużycie, ale jest inaczej. Także tłoki są, powiedzmy, ok. Korbowody nie bardzo. Jeden sprawdziłem, był krzywy, drugi sprawdziłem, był ok. Także plan jest taki, że prawdopodobnie poszukam jakiegoś aftermarketu ku tego. Nie chcę się szukać z M50, bo szukałem. Ktoś mi tam polecał, żeby przerobić ten silnik, ale ciężko to dostać. Jest to jednak już antyk, można powiedzieć, i nie chce mi się w to bawić. Jeszcze tam obrabiać na nowo, bo to zużyte, to i tamto. Tak samo ryzykować, czy to jest w ogóle opłacalne. Tu wam pokażę wyrobienie, które zostało zrobione przez pierścienie, no nie? Jak tłok dochodzi i się cofa. W dół tutaj widać normalnie odbite pierścienie. Także przehonowałem to, żebym mógł widzieć, co się tu dzieje, nie? Tamto te dziwne takie jakieś rysy zniknęły, ale tu widać po prostu nawet odkształcenia na tym bloku, znaczy na tych tulejach, także nie będę się w to bawił. Tu zaraz będziecie mieli kolejny filmik o wale, który już zrobiłem, można powiedzieć, w pewnym sensie. Będę go dokańczał. O co chodzi, wam wytłumaczę w następnym filmiku. Tutaj jest głowica z tego M52TU, którą bym chciał wysłać do Polski. Tam to obrobić, gniazda zaworowe, zawory lekko splanować, bo ona jest prosta. Raczej badałem ją i wydaje mi się, że jest prosta. Zresztą widać, nie jest przypalona tak jak ta, czy w ogóle, no, jest naprawdę w dobrym stanie, mimo swojego wieku. I chciałbym ją wysłać właśnie do Polski. Tu jest moja prośba dla was, jeżeli ktoś by chciał wziąć, nie wiem, mały udział w projekcie, jakąś szlifiernię nagrać lub polecić, lub może ktoś pracuje w szlifierni w zakładzie, to bym był wdzięczny. Na pewno jakoś się dogadamy, nie ma z tym problemu. Tu nie chodzi o pieniądze, ale naprawdę dużo się ostatnio dzieje tutaj w tym garażu. Praktycznie już mam wycenę od jednego zakładu, ale nie będę mówił, kto to jest. Ale być może ktoś zna lepszy, nie wiem, nie znam się. Nie mieszkam w Polsce, nie obcuję z tymi rzeczami na co dzień. Tutaj, tak jak mówię, nie chciałbym tego wysyłać do kolejnego jakiegoś partacza angielskiego, bo już, jak mówiłem na ostatnim filmie, spartaczyli głowice, to znaczy opiłki tam były. Nie chciałbym naprawdę tego znowu przechodzić i płacić te pieniądze, tak jak tutaj zapłaciłem. Także taki jest plan, że wyciągamy mój silnik. Dlaczego nie używam swojej głowicy, chociaż była robiona, a chcę użyć tamtej? Moja głowica dużo przeszła, tam było dużo robione, dużo ściągane, przekładane, kombinowane. I jakość tych prowadnic, które wykonali dla mnie, nie jest zadowalająca, gdyż są one jakieś takie grube, wystają za daleko, nie podoba mi się to w ogóle. Także wolałbym tą zrobić. Ta raczej, tam jest kolejna, jakby ktoś chciał wiedzieć. Ta niby
Niby ludzie jeżdżą na takich, ale wierzcie mi, że jeżeli głowica się przegrzewa i się wygina, to jest praktycznie wielki problem, bo to wszystko się wygina. Tak samo jest podejrzenie, że wałek może być wygięty lub łoże, ale no, mierzyłem to, łoże jest ok. Ale to nie powinno się tego planować, to powinno się najpierw podać obróbce termicznej, w sensie spróbować lekko ją wyprostować, odprężyć. A dopiero potem, co zostanie, splanować. Także nie chciałbym tego używać. Nie wiem, co tam jest w środku. Widzieliśmy w misce mnóstwo kawałków plastiku. Kto wie, co tam jest. Na pewno jest tam, widziałem kamień. Po prostu kamień się wytworzył w jednym z portów. Także nie dziękuję za tą głowicę. A moja właśnie, to jest kolejna taka ciekawostka. Wam pokażę. Te wszystkie głowice mówią, że niby takie same, ale też nie są takie same. Szanić to. Zawory. Pokażę wam zdjęcie tutaj u góry, widzicie? A tu to jest 3 litry i tamto 2,8 też ma takie same zawory, czyli taka dziurka tutaj. A w 2,5 nie ma tej dziurki, są płaskie, także jest mała różnica. Ogólnie zawór dolotowy jest większy od wydechowego. Też taka ciekawostka, jakby ktoś składał i się pomylił. Także na razie taki plan. Trzeba pozbierać pieniążki, zastanowić się jeszcze dokładnie. Zaoszczędziłoby mi to naprawdę dużo roboty. Tam mam nowe łańcuchy, tu jest rozciągnięty od pompy, nie wiadomo jak główny, wszystko jest tam poczyszczone w tym moim silniku. Są nowe uszczelniacze na wale, praktycznie jakbym się uparł, to bym nie musiał ich wymieniać, bo mają tam powiedzmy 20 tysięcy kilometrów, ale to może groszowa sprawa, to byśmy się pobawili w wymianę, ale są nowe ślizgi. No, wszystko było czyszczone. Powiedzmy, jest na tip-top i tyle, także w ten blok bym się raczej nie chciał bawić. Są nowe rolki, nowa pompa, jak widzieliście, nowy alternator. No, dużo rzeczy jest zrobionych, a tutaj na nowo to budować, to jest za dużo kasy. Wolę się pomęczyć, trochę smaru na łokcie, no i wyciągać ten silnik, rozkręcać przy okazji. Sprawdzić, w jakim stanie są te pierścienie, i tu też mnie to ciekawi. Musiałbym to zweryfikować i zastanowić się, czy dalej chcę te pierścienie tego nowego typu, chociaż jakieś aftermarkety, ale tego nowego typu. Być może trzeba by poskładać maszynę z dwóch kawałków, w sensie z dwóch rodzajów pierścieni, zebrać jeden komplet. Nie wiem. Nie chciałbym mieć długo samochodu. Po prostu rozkręconego, no jest mi samochód potrzebny. Znowu za dużo wolnego też nie mam, żeby sobie brać jakieś urlopy i się w to bawić. Praktycznie jakbym się uparł, cała ta akcja mogłaby potrwać 2-3 dni, to jest maks. Ale nie wiadomo jak to jest. No i nie wiadomo jak to jest, no nie? Zawsze coś może pójść nie tak, może się okazać, że jest jakaś lipa. Lub te gładzie, lub te cylindry się jakoś, nie wiem, może nie, że wytarły, ale jednak z tymi tłokami z tej 3 litrówki już tam będzie za duża różnica, jakiś duży odstęp. Nie wiem, nie jestem pewny, ale to widzicie, to nie jest tak, że ja tutaj kombinuję sobie, bo jestem głupi i powinien to zrobić lepiej i oddać to profesjonalistom. Nie, to chodzi właśnie o doświadczenie, prawda? Cały czas się już uczymy, chcę wam pokazać, jak to jest w tej mechanice, o co chodzi w silnikach, dlaczego jest ważny właśnie olej, dlaczego trzeba uważać z płukankami, kiedy ich nie stosować. To jest właśnie to, co robiłem przez dłuższy czas przy tym aucie. Przeszłem przez naprawdę wielkie gówno na forach, ludzie nie wierzyli. O pierścieniach, drapali się w głowę. Musiałem to jakoś przełknąć i zacząć nagrywać, żeby w końcu zrozumieli. I to jest to, co przechodziłem jakieś 3
4 lata temu, 2 lata temu zrobiłem odbudowę silnika i teraz chciałem właśnie wam pokazać mniej więcej to, co było właśnie w tamtym okresie, to, czego się nauczyłem i jakie wnioski wyciągłem. Także za chwilkę lub za parę chwilek zobaczycie kolejny film o wale napędowym, o wale korbowym. Słuchajcie, wbijajcie na Garażowe Hobby na Facebooka, tam od razu się dowiecie, co się dzieje z tym projektem, o czym myślę, jakie mam plany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szybszym po prostu, szybszym przepływem informacji, co się będzie działo na tym kanale. Także Garażowe Hobby Facebook i Elbow Grease DIY na Instagramie. Tam różne takie rzeczy dziwne też dodaję. Także trzymajcie się, dzięki, na razie, hej.